Cześć, dzień dobry. Zatem trasa Tour de France 2023. Tak jak powiedziałem Wam przy okazji przeglądu faworytów, czy też zawodników, którzy mogą powalczyć o trzecie, czy tylko o trzecie miejsce, to będzie najbardziej górzysty Tour de France ostatnich lat. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tak, Tour de France to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie. Mówi się, że to Giro jest najbardziej górzyste. Otóż nie, w ostatnich latach zdecydowanie najbardziej górzyste są wyścigi dookoła Francji, czyli Tour de France. W tym roku aż 57 tysięcy metrów przewyższenia. Co ciekawe, Tour de France drugi w kolejności w ostatnich latach. Tour de France 2020 miał około 56 tysięcy metrów przewyższenia, Vuelta 2019 około 54 tysięcy przewyższenia, a tegoroczne Giro miało tego przewyższenia 52 tysiące metrów. Natomiast warto pamiętać o tym, że na tegorocznym Giro było dużo czasówek, a czasówki są selektywne, wprowadzają różnicę w klasyfikacji generalnej. No natomiast jakbyśmy tego nie robili, to na kilkunastu lub niskich kilkudziesięciu kilometrach no, nie upchniemy tylu gór, a w tegorocznym Tour de France czasówka jest jedna, ma 22 km. Za to gór jest naprawdę dużo i stąd takie przewyższenie. Coś za coś nazwałem ten wyścig Mistrzostwami Świata Górali, etapowymi Mistrzostwami Świata Górali. No i niewątpliwie jest coś na rzeczy, bo wliczając czasówkę, tak jak wspomniałem, 22 km i też nie jest całkiem płaska, jest nieco górzysta. Tych etapów, które będą decydowały bezpośrednio o klasyfikacji generalnej, czyli będą bezpośrednio zawierały górzyste trudności, jest sporo, bo to jest etap pierwszy, drugi, piąty, szósty, tutaj postawiłem sobie znak zapytania, o tym za chwilkę, mimo że to Pireneje, 9, 13, 14, 15, 16 to właśnie czasówka, 17 i 20. Zatem będzie się działo naprawdę sporo i tych okazji do ataków, do robienia selekcji będzie wiele. Jak z tego dosyć szybkiego przejrzenia po prostu listy etapów istotnych widzicie, końcówka będzie nieco, teoretycznie nieco luźniejsza. O tym mówią wszyscy, że w tegoroczny Tour de France należy wejść dość szybko, z wysoką dyspozycją, szczególnie ze względu na to, że mamy intensywne etapy w kraju Basków, potem Pireneje, potem Masyw Centralny. Natomiast realnie, no to jednak przełom drugiego, trzeciego tygodnia, początek trzeciego tygodnia i trudne etapy alpejskie, tam prawdopodobnie będą się robiły minuty, a nie sekundy. Tak czy inaczej, ASO, organizatorzy tegorocznego wyścigu, przygotowali naprawdę ciekawą propozycję, która powinna być ekscytująca. Oni dbają o swoją markę, oni dbają o to, żeby tour nie był nudny. To organizatorzy Giro w ostatnich latach przypominają nam, czym było dawne kolarstwo, takie trochę w stylu vintage. Są długie etapy, są etapy płaskie, są kumulacje trudności, są kumulacje dni luźniejszych i choć tegoroczne Giro wyglądało na takie, gdzie miało nie być nudy, no to fascynująco nie było. Tour de France 2023 zapowiada się naprawdę ekscytująco. No i teraz myślę, że na szybko przejrzę dla Was te dni, których nie można ominąć. Jest ich sporo. Otwarcie wyścigów kraju Basków, sobota, niedziela, 1-2 lipca, etapy górzyste, etapy nerwowe i to mnie zastanawia, szczerze mówiąc, bo w ostatnich latach mówiło się wiele o bezpieczeństwie kolarzy, o tym, że być może czasówka na początek wyścigu ustawiłaby klasyfikację generalną, w związku z tym nie byłoby aż tylu chętnych do tego, aby znaleźć się z przodu. Tymczasem mamy górzyste, trudne, wymagające etapy, gdzie wielu zawodników nie będzie jeszcze w takim stuprocentowym rytmie wyścigowym. Łatwo będzie stracić czas, no i pewnie będą kraksy. I nauczki z Nicei czy z Bretanii, jakbyśmy o nich zapomnieli. I przy przeglądzie faworytów wspomniałem, że pewnie po pierwszych dniach tych faworytów już nieco ubędzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Ciekawa rzecz, to są naprawdę górzyste etapy. Kraj Basków jest górzysty. To są podjazdy wykorzystywane czy na wyścigu dookoła Kraju Basków, czy na klasyka San Sebastian. No i ciekawostka, drugi etap, na drugim etapie znajduje się podjazd Jaskibel. On jest znany właśnie z klasyka San Sebastian. To jest selektywne wzniesienie i ono się kończy 16,5 km przed metą. Do mety jest ciężki zjazd, tam jeszcze taka fałdka, hopka niedaleko przed metą, a etap klasyfikowany jest jak sprinterski. W klasyfikacji punktowej do zdobycia będzie maksymalna liczba punktów, czyli 50. I to już od początku nie tylko powoduje selekcję w klasyfikacji generalnej, bo myślę, że ktoś tam w Kraju Basków już straci czas z faworytów. Miejmy nadzieję, że nie przez kraksę, tylko przez gorszą dyspozycję, nieuwagę czy dynamiczną jazdę rywali. Ale realnie tutaj punkty stracą sprinterzy i tutaj Van Aert no, jest na niemal zwycięskiej pozycji w kwestii budowania przewagi w klasyfikacji punktowej, nawet jeżeli deklaruje chęć pomocy, niemal bezgraniczną chęć pomocy Vingegaardowi. Zaraz potem, po dwóch dniach przerwy na etapach płaskich, mamy Pireneje. Pireneje są w tym roku troszkę na rozgrzewkę. Miejmy nadzieję, że te Pireneje nie rozegrają się tak jak Etna na Sycylii podczas Giro d'Italia czy wczesne etapy apenińskie. A troszkę tak może być. Z dwóch etapów w środę i w czwartek, 5-6 lipca, ciekawszy jest szósty, który jest tożsamy z tym, co oglądaliśmy, końcówka jest tożsama z tą, którą oglądaliśmy w 2020 roku. Tam jest ciężki podjazd Marie Blanc, no i po zjeździe do mety w 2020 roku, jeśli chodzi o grupę, o czołową grupę, tam była tylko piątka. W związku z tym ten podjazd jest naprawdę selektywny. Jest stromy, zjazdy są ciekawe, dojazd do mety też nie jest całkiem płaski, w związku z tym to jest okazja nawet większa niż Kraj Basków do tego, aby zrobić selekcję i naprawdę ostro się pościgać. Z kolei dzień, szósty etap to teoretycznie są kultowe podjazdy Aspin i Tourmalet. Meta na podjeździe, ale ten podjazd nie wygląda na selektywny, jest długi, natomiast dość płaski. Zatem myślę, że wśród tych etapów kluczowych to będzie najmniej istotny i to raczej będzie dzień dla ucieczki i początku rywalizacji w klasyfikacji górskiej. Pierwszy tydzień, a raczej pierwszych 9 dni, ponieważ Kraj Basków nie jest oddalony od Francji, jest zaraz za granicą, zaraz za Pirenejami, więc mimo zagranicznego startu nie mamy dodatkowego dnia przerwy, więc wyścig kończy się, pierwsza część wyścigu kończy się po 9 etapach 9 lipca w masywie centralnym, na słynnym Puy de Dôme, kultowy podjazd znany z rywalizacji Puy-d'Or z Anquetilem, legendarna góra, stroma końcówka przed dniem przerwy, a to oznacza, że tam będzie selekcja. No i realnie z tych etapów w pierwszym tygodniu, jeśli chodzi zarówno o rywalizację, o etap, jak i o klasyfikację generalną, to będzie najciekawszy. Następnie mamy troszkę etapów sprintersko-górzystych. Masyw centralny wygląda ciekawiej, tam trzeba będzie być czujnym, natomiast duże górskie emocje to jest etap 13 w piątek 14 lipca, Święto Narodowe Francji, no i meta na Grand Colombier w Jurze. Bardzo ciężki podjazd o monstrualnym przewyższeniu, 1300 metrów w pionie, ponad 17 km, średnio 7%, ale bardzo strome agrafki i znów tutaj należy spodziewać się selekcji. Natomiast to jest dopiero początek takiego tryptyku ciężkich górskich etapów na koniec drugiego tygodnia. Ta kumulacja jest naprawdę duża, w związku z tym może być tak, że na Grand Colombier będzie troszkę oglądania się na siebie i sprawdzania, testowania nóg, testowania rywali, sił drużyn, w zależności od tego, kto dotrwa przez Kraj Basków, Pireneje i Masyw Centralny, kto dotrwa bez strat. Może być troszkę oglądania się na siebie mimo tak trudnego podjazdu, jakim jest Grand Colombier, bo dzień później na etapie 14, 15 lipca, czyli w sobotę, mamy bardzo ciężki przejazd przez Alpy z metą w Morzin. Ostatni podjazd dnia przed szybkim, trudnym zjazdem do Morzin to jest Jouplin. Na tym podjeździe w historii działo się wiele ciekawych rzeczy, a cały etap jest bardzo górzysty, bardzo selektywny. Jest aż 6 podjazdów
5 premii górskich i premia lotna na jednym ze wzniesień. W związku z tym bardzo, bardzo ciężki dzień. A dzień później, na etapie 16 lipca, kolejna bardzo ciężka przeprawa przez Alpy. Meta w Lebete, tam w 16 roku triumfował Romain Bardet. Froome miał problemy, Froome miał upadek na zjeździe, kończył etap na rowerze Geraint Thomasa. Etap jest trudny, jest selektywny, jest bardzo wiele podjazdów znów i to będzie bardzo trudny etap do kontrolowania, tym bardziej, że to jest przed dniem przerwy, na koniec drugiego tygodnia i na koniec takiej kumulacji trudności. I realnie jest dzień przerwy w poniedziałek, natomiast te trudności trwają nadal, bo po dniu przerwy we wtorek, 18 lipca, jest ta krótka 22-kilometrowa czasówka, jedyne miejsce, gdzie czasowcy mogą coś zrobić, czy też nie górale, albo zawodnicy lepiej jeżdżący indywidualnie na czas. No ale tutaj, mając takich kolarzy jak Vingegaard, jak Pogacar, no, to trudno mówić, jeśli oni obaj rywalizowaliby ze sobą, no to ta trasa w zasadzie nie preferuje żadnego z nich, daje im pewną przewagę nad kolarzami typu Carapaz czy Godi. Natomiast właśnie ta kumulacja, pięciodniowa kumulacja trudności z poniedziałkowym dniem przerwy kończy się we środę, to jest królewski etap do Courchevel, etap 17. Powtarzam, środa, 19 lipca, przełęcz Col de la Loz, przełęcz Loz, bardzo ciężki podjazd, tam jest ta droga dla rowerów poprowadzona na dużej wysokości do mety, jest kawałeczek zjazdu do Courchevel, ale teraz kluczowe jest to, że zaledwie na 165 km mamy ponad 5000 metrów przewyższenia, w związku z tym tak, to jest etap na robienie przewagi liczonej w minutach, a nie w sekundach. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę fakt, że to jest kumulacja pięciodniowych trudności. I tutaj tak naprawdę kończą się największe zmagania, potem są dwa dni przerwy, w sensie etapy takie transferowe dla sprinterów i końcóweczka, etap 20 w Vogezach, będący może nie kopią, ale czerpiący z doświadczeń zeszłorocznego kobiecego Tour de France. Balony, czyli te podjazdy w Alsacji, takie kopy. Akurat tam kiedyś jeździłem, więc znam charakterystykę troszkę. Nieduże wysokości, natomiast stromizny, miejscami nie najlepsza nawierzchnia. Oprócz tego etap krótki, trudny do kontrolowania, cały czas góra-dół i meta na Le Markstein. No, ciekawy pomysł właśnie na taki dynamiczny, trudny w kontroli etap, jeśli wcześniej nie byłoby dużych różnic, to tutaj może się coś ciekawego wydarzyć. Tutaj troszkę taka analogia do końcowych etapów Vuelty, tych w górach wokół Madrytu, gdzie niby już nie ma bardzo dużych trudności, ale właśnie kilka ciężkich podjazdów, no i można na przykład wypaść z podium, jeśli popełni się błąd żywieniowy, zdekoncentruje się lub drużyna będzie zdekompletowana. No i tyle tych największych trudności. Mówi się, że ten wyścig, ten Tour de France nie daje zbyt wielu okazji dla sprinterów i tak mi się wydawało, że być może jest dużo etapów górzystych, pagórkowatych, że te etapy sprinterskie troszkę właśnie przez ten etap w Kraju Basków z Jaskibel, że one są takie udawane dla sprinterów, ale realnie sprinterzy tych okazji będą mieli sporo, bo idąc od końca, skoro skończyłem prezentację w Vogezach, po Vogezach peleton przenosi się transferem do Paryża, znów ten transfer na koniec, podobnie jak we Włoszech, był do Rzymu. No. Trzeba z tym żyć, ale to nie jest najfajniejsza rzecz. Oczywiście wszyscy chcieliby trudności, góry do końca, no a stolice niekoniecznie są w górach, w związku z tym ten transfer jest potrzebny, ale należy o tym wspominać, że to nie jest najfajniejsza rzecz. 21 etap to oczywiście pole elizejskie, ale wcześniej 18, 19, 11, 8, 7, 4 i 3. Zatem
Mark Cavendish, jeśli się gdzieś nie pogubi, jeśli nie będzie miał kraksy, będzie miał sporo okazji, po pierwsze na rozkręcenie nogi po Giro, które zakończył w fantastycznym stylu, na zgranie się ze swoją ekipą. Jako koordynator sprintu w Astanie wraca jego wieloletni przyjaciel rozprowadzający Mark Renshaw i on ma tę drużynę ogarniać po to, aby jedyny cel Marka Cavendisha, czyli pobicie rekordu Eddiego Merckxa, którego na razie jest współrekordzistą, zawodnikiem, który wyrównał ten rekord, ale chodzi o pobicie, oj, ten jeszcze jeden ostatni etap dla Marka Cavendisha. Będzie miał tych okazji sporo. Rywalizacja sprinterów w naturze zawsze jest fascynująca. Tutaj wszyscy są w topowej formie. Tym bardziej, że tak jak mówię, może niekoniecznie w klasyczny sposób, że mamy tych płaskich etapów wiele na początek, ale sprinterzy okazji będą mieli wystarczająco, żeby dostarczyć nam emocji. No a cała reszta to fajne etapy górzyste. Będzie można się emocjonować ucieczkami i myślę, że ze względu właśnie na fajny balans, na to, że i sprinterzy będą mieli dużo szans i etapy górskie wyglądają na naprawdę takie soczyste i zapowiadające ciekawą rywalizację, to też nie będziemy narzekali, że znowu musimy oglądać uciekinierów i to już jest nudne. Nie, myślę, że te fajne ucieczki będą miłą odmianą i będzie można się emocjonować i doceniać to, co robią uciekinierzy. Na koniec jeszcze jedna uwaga, jak przyjrzycie się mapce Tour de France, to po raz kolejny wyścig dookoła Francji absolutnie nie jedzie dookoła Francji, tylko tak naprawdę przecina ją na pół i szuka trudności. Szuka trudności po to, aby wyścig był ekscytujący, po to, żeby były etapy górskie, górzyste. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie poza Tourmalet nie ma na trasie podjazdów legend, nie ma Duez, nie ma Mont Ventoux, nie ma Galibier, a mimo to no, jest o czym mówić, trasa zapowiada się ciekawie i powinna być godną areną rywalizacji dla kolarzy, o których wspominałem w poprzednim wideo. Oczywiście mamy poboczne klasyfikacje, klasyfikację górską, klasyfikację punktową. Mamy pożegnanie nie tylko Cavendisha, ale pożegnanie też Petera Sagana. No i wiele, wiele narracji, które będą się tutaj działy, które będą się tworzyły w czasie tego turu. Miejmy nadzieję, powtórzę to jeszcze raz, że przez ten nerwowy początek w kraju Basków przejedzie bez strat jak najwięcej faworytów klasyfikacji generalnej, jak najwięcej sprinterów, jak najwięcej faworytów klasyfikacji punktowej, abyśmy mogli ekscytować i emocjonować się po prostu sportową, fajną sportową rywalizacją, a nie tylko odhaczać, wykreślać z listy startowej zawodników, którzy już dalej nie jadą. W kwestiach organizacyjno-technicznych będą codziennie zapowiedzi i podsumowania na Facebooku, a wieczorami będą shorty, a do tego w dniach przerwy, ewentualnie po jakichś wyjątkowych wydarzeniach, podsumowania w formie wideo łamane przez podcastowej. Ja zachęcam Was przede wszystkim do subskrybowania podcastów, bo myślę, że tak najwygodniej jest słuchać, ale jeżeli macie ochotę, to również do polubienia kanału i zasubskrybowania kanału na YouTubie, bo wszystkie te rzeczy lądują właśnie na YouTubie w pierwszej kolejności. Zatem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!